Dobry wieczór. Ja nazywam się Paweł Jędrzejewski. Mam przyjemność dzisiaj rozmawiać z ekspertkami od podatków, które się za chwilę przedstawią. Spotykamy się w ramach Akademii Biznesu ImageMed dla lekarzy, która akademia ma dostarczać wiedzę związaną z prowadzeniem państwa gabinetów, klinik, placówek, ale pod kątem tej wiedzy niemedycznej, tylko właśnie takiego zaplecza. Jednym z takich elementów i tematów, który jest ważny w tej chwili, to są oczywiście podatki. I udało nam się zdobyć czas ekspertów z BG Tax and Legal, Violetta Biel i team. I oddaję im teraz głos, żeby mogły się przedstawić, opowiedzieć, kim są, czym się zajmują. I za chwilę przejdziemy do głównego tematu rozmowy, czyli jak na podatkach można zaoszczędzić w branży medycznej. Dziękujemy bardzo. Dzięki, Paweł. Moje nazwisko Biel Violetta, jestem doradcą podatkowym i szefem spółki BG Tax & Legal. Jestem z moimi wspólnikami, bo jest nas trójka. Jestem z Joanną Aleksandrowicz, radcą prawnym, oraz Wojciechem Wędurskim, radcą prawnym oraz prezesem spółki BG Finance, który jest w naszej grupie biurem rachunkowym. I dzisiaj mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu podatki w branży medycznej z takim dużym naciskiem na Nowy Ład. Nowy Ład, czyli nowa rzeczywistość, w której obudzimy się z nim 1 stycznia 2020 roku, która w swoim założeniu, jakbyśmy przeczytali sobie uzasadnienie do nowelizacji, ma wspierać przedsiębiorców. Niemniej jednak my mamy duże wątpliwości w tym zakresie, co powoduje ogromne zainteresowanie osób, które dotychczas tymi podatkami się nie interesowały, tym, żeby im przybliżyć to, co się może zmienić. Zmiany są niepokojące, zmiany są skomplikowane. Zresztą nasz cały system podatkowy staje się coraz bardziej skomplikowany. Niechlujstwo ustawodawcy powoduje, że mamy coraz więcej pracy, jest więcej kontroli, co powoduje z kolei, że warto o podatkach pomyśleć i warto zacząć głośno mówić o tak zwanym planowaniu podatkowym. Od wielu rzeczy nie uciekniemy, natomiast na pewno wiele rzeczy możemy sobie poukładać, zabezpieczyć, ale przede wszystkim też zmniejszyć ryzyko wątpliwości, które się mogą pojawić po stronie organów podatkowych. Jesteśmy teraz w takim dosyć szczególnym czasie covidowym. I sami zauważamy, że no, tych pieniędzy w skarbie państwa coraz jest mniej, więc organy podatkowe wyjdą na kontrolę. Z racji tego dzisiaj Państwu będziemy próbowali przybliżyć tematykę, problematykę nie tylko podatków, które w tym momencie funkcjonują w branży medycznej, ale przede wszystkim będziemy Państwu wskazywać na te zmiany, które się najprawdopodobniej wydarzą z dniem 1 stycznia, na co należy zwrócić uwagę. To, o czym ja bym chciała na samym wstępie powiedzieć, to na pewno to, że na podatki nie możemy patrzeć szablonowo. To znaczy, że coś, co u jednego podatnika, przedsiębiorcy będzie możliwe do wdrożenia, niekoniecznie będzie możliwe do wdrożenia u drugiego. Dlatego też zawsze, jak będziemy podkreślać wielokrotnie, do każdej sytuacji podchodzimy indywidualnie. My nie jesteśmy w stanie Państwu powiedzieć, że wybierzecie ryczałt, będzie super, bo to wszystko zależy. Będziemy to dzisiaj podkreślać wielokrotnie. Zostało nasze dzisiejsze webinar podzielone tak jakby na trzy części. Pierwszą część poprowadzi Joanna Aleksandrowicz. Potem ja Państwu opowiem o kredytach i leasingach z perspektywy prawa podatkowego i tego, co się najprawdopodobniej zmieni z dniem 1 stycznia, więc będzie trzeba mieć z tyłu głowy, co może się wydarzyć, jeżeli planujemy leasing czy kredyt. I ostatnią część poprowadzi Wojciech Ganturski, który opowie o VAT-ie w branży medycznej, o kasach fiskalnych i w świadczeniach, które mogą, ale nie muszą być opodatkowane tym podatkiem VAT. Myśmy dla Państwa przygotowali prezentację, którą ja sobie pozwolę w tym momencie odpalić, bo będzie nam łatwiej też pracować na tekście, który został dla Państwa przygotowany. Także ja oddaję głos Joannie. Dobrze, proszę Państwa, skoro przypadła mi dzisiaj ta pierwsza część, to tak się odwołam na chwilę do słów Violety, która powiedziała, że nie możemy na podatki patrzeć szablonowo. No i zdecydowanie nie możemy szablonowo teraz też patrzeć na formy opodatkowania, które wybierzemy. Biorąc pod uwagę, że wchodzi Nowy Ład, to już na 100% można powiedzieć, że formy opodatkowania to już nie jest takie kryterium czysto uniwersalne. Każdy podatnik, każdy przedsiębiorca będzie musiał swoją sytuację przeanalizować we własnym zakresie. Natomiast dzisiaj Państwu
przedstawimy możliwe formy opodatkowania Waszych działalności gospodarczych, ich zalety, ich wady, a także wskażemy na to, co ma się zmienić z perspektywy Nowego Ładu. No jak Państwo pewnie doskonale wiecie, tutaj nie trzeba się interesować za bardzo podatkami. Chodzi tutaj nomen omen o składkę zdrowotną, która jakby nie patrzeć będzie dodatkowym obciążeniem. Także z jednej strony trochę to zabawne, bo dzisiaj mamy szkolenie dla medyków, no a z drugiej strony mówimy o dodatkowym obciążeniu pod tytułem składka zdrowotna, no ale niestety taka jest, proszę Państwa, prawda. No dobra, to przechodząc do możliwych form opodatkowania, pierwsza podstawowa forma to są oczywiście zasady ogólne, czyli tak zwana skala podatkowa. Zasady ogólne wyróżnia przede wszystkim ta progresywna stawka podatku PIT zgodnie z poniższą tabelką, którą mają Państwo teraz wyświetloną na slajdzie. Innymi słowy, podstawa obliczenia podatku do kwoty 85 528 zł rocznie jest opodatkowana stawką 17%, natomiast nadwyżka ponad tą kwotę, nie cała kwota, lecz nadwyżka, jest opodatkowana już niestety znacznie stawką wyższą, czyli stawką 32%. No jeżeli byśmy się mieli zastanowić nad takimi ogólnymi zaletami tej formy opodatkowania, no to oczywiście możemy przejść na przykład do możliwości rozpoznania po prostu podatkowego kosztu uzyskania przychodu. Bo jak Państwu będę przedstawiała na inne formy, to na przykład w przypadku ryczałtu takiej możliwości nie ma. Kolejną zaletą jest uwzględnienie kwoty wolnej od podatku, a także możliwość wspólnego rozliczenia się z małżonkiem lub też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. No, przechodząc niestety do wad, no to podstawowa wada to jest fakt, że nadwyżka podstawy opodatkowania powyżej tej kwoty pierwszego progu podatkowego opodatkowana jest stawką 32%. Co za tym idzie, dla osób, które zarabiają troszkę więcej i tutaj taki próg circa about to jest 100 tysięcy dochodu rocznie, ta forma opodatkowania nie będzie zbyt atrakcyjna pod kątem podatkowym. No i tutaj też dochodzi nam kwestia Nowego Ładu, bo zgodnie z projektowanym Nowym Ładem, o którym już dzisiaj Państwu wspominaliśmy i teraz tak na marginesie przypominawczo, aktualnie Nowy Ład jest w Senacie. Zobaczymy, co Senat za Nowym Ładem zrobi, natomiast no najprawdopodobniej albo będą poprawki, albo odrzuci, natomiast no liczmy się z tym, że jednak Sejm będzie dysponował bezwzględną większością głosów, więc pewnie ten Nowy Ład nas faktycznie czeka. Więc zakładając, że Nowy Ład wejdzie w życie, to z takich pozytywnych zmian podwyższony zostanie pierwszy próg podatkowy do kwoty 120 tysięcy złotych oraz wzrośnie kwota wolna od podatku do 30 tysięcy. No lecz z drugiej strony składka zdrowotna wyniesie 9% dochodu, nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia i dodatkowo nie będzie mogła zostać odliczona od podatku. Powyższe z kolei sprawi, że wyższa kwota wolna i te zwiększenie pierwszego progu tylko i wyłącznie częściowo zrekompensuje poniesienie straty wynikającej z braku możliwości odliczenia tej składki zdrowotnej. Tylko i wyłącznie w praktyce dla osób, które osiągają stosunkowo niewielkie dochody z prowadzonej działalności, ta reforma składki zdrowotnej w Nowym Ładzie będzie neutralna podatkowo. Więc podsumowując, zasady ogólne, dwie stawki, 17 i 32. Forma, która może być korzystna dla osób, które mają wysokie koszty uzyskania przychodu, a dodatkowo no, zarabiają stosunkowo niewielką kwotę w skali roku. Poprzez niewielką kwotę w skali roku mam na myśli około 100 tysięcy dochodu. Przechodząc dalej. Inną, dosyć popularną wśród przedsiębiorców formą opodatkowania jest podatek liniowy. Podatek liniowy charakteryzuje się tym, że stawka podatku wynosi zawsze 19%. Także tutaj już nie ma znaczenia, ile zarobimy w ciągu roku. Zawsze od dochodu będziemy płacić podatek w wysokości 19%. Zalety, tak samo jak w przypadku zasad ogólnych, mamy możliwość rozpoznania podatkowych kosztów uzyskania przychodu. W przypadku, gdy ten dochód roczny z działalności jest na tym poziomie nie niższym niż 100 tysięcy złotych,
Fakt, iż stawka podatku jest stała i wynosi 19% podstawy opodatkowania, sprawia, że ten podatek liniowy jest co do zasady korzystniejszy w stosunku do zasad ogólnych. Dlaczego mówię co do zasady? Dlatego, że w przypadku podatku liniowego nie mamy możliwości chociażby wspólnego rozliczania się z małżonkiem. To też od razu pokazuje, że nie możemy tak szablonowo patrzeć na podatki i trzeba każdą sytuację danego podatnika we własnym zakresie przeanalizować. Wady podatku liniowego, brak kwoty wolnej od podatku. W przypadku, gdy podatnik osiąga te dochody poniżej 100 tysięcy, nie jest to dla niego forma adekwatna, opłacalna, zdecydowanie lepiej pójść na zasady ogólne. No i nowy ład, jeżeli chodzi o tych, którzy się rozliczają podatkiem liniowym. Tutaj, proszę Państwa, były zmiany, bo pierwotna wersja tego nowego ładu mówiła o tym, że ci, którzy się rozliczają podatkiem liniowym, będą obciążeni składką zdrowotną wynoszącą 9% podstawy wymiaru składki, a tą podstawą wymiaru składki jest w tym wypadku dochód. W tej aktualnej wersji, która trafiła do Senatu, stawka ma wynosić 4,9 podstawy wymiaru składki, natomiast w dalszym ciągu jest to dosyć wysokie dodatkowe zobowiązanie i tak naprawdę trzeba mówić o tym jako o dodatkowym, tak naprawdę ukrytym podatku, ponieważ no, składka zdrowotna oczywiście podatkiem samym w sobie nie jest, natomiast jako że nie będzie możliwości odliczenia jej w żadnym zakresie od podatku, to tak naprawdę wzrasta nam realne, faktyczne opodatkowanie w przypadku wyboru podatku liniowego. Co jeszcze istotne, jeżeli chodzi o podatek liniowy, o czym czasami przedsiębiorcy zapominają. Jeśli podatnik uzyska z działalności gospodarczej przychody ze świadczenia usług na rzecz albo aktualnego, albo na rzecz byłego pracodawcy, które odpowiadają tym czynnościom, które wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy, podatnik taki traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania podatkiem liniowym. Także jeżeli ktoś pracował na etacie i w tym momencie przechodzi na działalność gospodarczą i wybiera podatek liniowy, no to tutaj trzeba się zastanowić, czy przypadkiem nie będzie świadczył dokładnie tych samych usług na rzecz byłego pracodawcy, które wcześniej wykonywał w ramach stosunku pracy, bo jeśli tak by było, to niestety w tym roku, w którym taka sytuacja ma miejsce, opodatkowanie podatkiem liniowym jest zakazane. I co się dzieje? No wtedy oczywiście podatnik jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych według skali podatkowej oraz zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek, które zapłacił do tej pory jako podatnik, który myślał, że ma prawo do skorzystania z opodatkowania podatkiem liniowym. I to są te dwie podstawowe formy, proszę Państwa, opodatkowania, które wynikają nam bezpośrednio z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast mamy jeszcze... Ja bym chciała jeszcze tylko dodać jedną rzecz a propos świadczenia usług na rzecz swojego byłego pracodawcy. Tu już nie tylko podatek liniowy odpada przez ten rok, natomiast stracimy również prawo do wszelkiego rodzaju ulg w ZUS-ie, także stracimy z automatu pół roku bez ZUS-u, potem dwa lata z małym ZUS-em. O tym warto pamiętać. To też pokazuje, że podatek liniowy no, nie był zbyt lubianą formą opodatkowania, której no, nasz fiskus nie lubił i poprzez pewne zapisy w ustawach jakby pokazywał, że nie jest to podatek rekomendowany. Co ważne, przez ostatnie kilka lat pojawiały się pomysły, żeby w ogóle odstąpić od podatku liniowego, żeby w ogóle wykreślić ten sposób opodatkowania działalności gospodarczej. Natomiast wiadomo, nasi rządzący zdawali sobie z tego sprawę, że nie jest to decyzja politycznie trafna. W związku z tym w naszej ocenie to, co w tym momencie nam proponują w Nowym Ładzie, to tak naprawdę doprowadzi do sytuacji, w której osoby będące w tym momencie na liniówce tak zwanej będą uciekały w inne formy opodatkowania, bo to będzie najmniej korzystna forma opodatkowania w tym momencie działalności gospodarczej. Czyli innymi słowy, pozostaje podatek liniowy, niemniej jednak patrząc już na rachunek tutaj środków pieniężnych, które mogą nam zostać zabrane, no to jest w tym momencie najmniej korzystna forma opodatkowania.
I to, proszę Państwa, wcale nie jest taka nasza tylko i wyłącznie refleksja, to jest wręcz głośno podkreślane, że Nowy Ład ma przeciwdziałać podatkowi liniowemu, tak? A jeżeli usunięcie możliwości opodatkowania liniowego jest słabą decyzją politycznie, no to ustawodawca próbuje zniechęcić podatników do wyboru tej formy poprzez inne metody, jak chociażby w tym wypadku podwyższenie jego zobowiązań fiskalnych poprzez składkę zdrowotną nieodliczalną od podatku. Dobrze, teraz jeszcze mamy przed sobą dwie inne formy opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych. Pierwszą z nich jest tak zwany ryczałt, tak? Halo. Mogę? Mogę? Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję. Nie chcę przerywać, tylko po prostu chciałbym zachęcić Państwa, jeżeli Państwo mają jakieś pytania do wpisywania tych pytań w tutaj w czat. I jeszcze gdyby Państwo mogli mi dać informacje, kto z Państwa jest na przykład na podatku liniowym, to też będzie nam dla nas ciekawa i ważna informacja, która rzuci światło, ilu z nas jest właśnie w tej formie opodatkowania, a ilu w innej. Ja myślę, że większość z nas, my wszyscy też jesteśmy na liniówkach. Okay. Radcy też się rozliczają w taki sposób. Jasne, okej. Okay. Dobrze, bardzo dziękuję. Już pani Joanno oddaję głos. I nie ma absolutnie problemu. Jasne, proszę komentować, proszę dawać znać, jak się państwo opodatkowujecie. Dobra, wracając na chwilę do naszego tutaj dalszego wywodu podatkowego. Dwie formy opodatkowania, o których teraz będę mówić, to podkreślę raz jeszcze i będę jeszcze to mówiła, tutaj referując tą prezentację, to są metody, które nie uwzględniają kosztów uzyskania przychodu, tak? I tutaj przede wszystkim mówimy o ryczałcie ewidencjonowanym, który dla niektórych podatników, i tutaj właśnie chociażby na przykład lekarzy, może się okazać ciekawą formą opodatkowania, natomiast to, czy warto byłoby w ten ryczałt ewidencjonowany pójść jako wybór formy opodatkowania na przykład na rok 2022, sprawa mocno indywidualna i tu właśnie ze względu na kwestię braku możliwości rozpoznawania kosztów podatkowych. Ale to za chwileczkę o tym trochę szerzej jeszcze Państwu powiem. Proszę Państwa, ryczałt ewidencjonowany jest to forma opodatkowania, która charakteryzuje się tym, że ustalenie tej właściwej dla nas stawki podatku zależy właściwie od tego, czym dokładnie zajmuje się podatnik w ramach jego działalności gospodarczej. Główne zalety, takie ogólne, tej formy opodatkowania, ona się kolokwialnie nazywa ryczałtem ewidencjonowanym, natomiast macie Państwo tutaj na slajdzie wyświetloną pełną nazwę tej ustawy, przy której można sobie połamać języki. Główna zaleta, no nieskomplikowana ewidencja podatkowa. Co więcej, w przypadku, gdy dany podatnik prowadzi działalność w zasadzie bezkosztową albo umówmy się generującą po prostu bardzo niskie koszty, to biorąc pod uwagę, że stawki ryczałtu, to takie podstawowe tutaj Państwo widzicie widełki od 17 do 2%, to ta forma może być korzystna podatkowo z perspektywy obciążeń fiskalnych. Tak? Także jeżeli mamy działalność niskokosztową, to jak najbardziej można się pochylić nad ryczałtem ewidencjonowanym. I na chwilę obecną stawka podatku wynosi 15% w zakresie usług opieki zdrowotnej, ale innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów. Dla wolnych zawodów z kolei ta stawka wynosi aktualnie 17%. I tutaj proszę Państwa, wolny zawód to pozarolnicza działalność wykonywana osobiście, między innymi właśnie przez lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, fleczerów, położne, pielęgniarki, z tym, że wykonywanie wolnego zawodu uważa się za wykonywanie bez zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło innych osób o podobnym charakterze, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Także wolny zawód co do zasady powinien się kojarzyć z takim trochę wolnym strzelcem. Jeżeli chodzi o Nowy Ład, to Nowy Ład zawiera regulacje dosyć korzystne dla podatników, którzy się opodatkowują tą formą ryczałtu ewidencjonowanego. No i dlaczego? Pierwsza rzecz to jest kwestia stawki tego zryczałtowanego podatku. Nowy Ład zakłada, że dla podatników osiągających przychód ze świadczenia usług opieki zdrowotnej stawka ryczałtu będzie wynosić 14%.
Co prawda także w przypadku ryczałtu ewidencjowanego nie będzie możliwości już odliczenia składki zdrowotnej od podatku, natomiast będzie ona troszeczkę inaczej liczona. Ona nie będzie już liczona wprost od osiągniętego dochodu, tylko od w tym wypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS w czwartym kwartale roku poprzedniego oraz od wysokości przychodów osiągniętych przez danego przedsiębiorcę. I te zależności będą wyglądały w ten sposób, że jeżeli że będziemy płacić 60% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli nasze osiągnięte w roku przychody z tej działalności opodatkowanej ryczałtem nie przekroczą 60 tysięcy, kwotę przeciętnego wynagrodzenia to będzie podstawa, z tego będziemy brali oczywiście 9%. Jeśli osiągnięte w roku przychody z działalności opodatkowanej ryczałtem przekroczą 60 tysięcy, nie przekroczą z kolei 300 tysięcy, no i 180% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli osiągnięte przychody z tej działalności opodatkowanej ryczałtem przekroczą kwotę 300 tysięcy złotych. I są już robione takie wstępne symulacje i trzeba przyznać, że w przypadku wyboru ryczałtu ewidencjonowanego, nawet jeżeli te zarobki przekroczą 300 tysięcy złotych, to najprawdopodobniej miesięcznie ta składka zdrowotna i tak będzie poniżej 1000 zł. Także biorąc pod uwagę, że w przypadku zasad ogólnych podatku liniowego tutaj mamy wprost uzależnienie stawki, znaczy wysokości tak naprawdę składki zdrowotnej od osiąganego dochodu, to wydaje się, że ryczałt ewidencjonowany został dosyć łagodnie potraktowany przez ustawodawcę z perspektywy Nowego Ładu, z perspektywy składek zdrowotnych. My w ogóle widzimy, że patrząc, czytając Nowy Ład, widzimy bardzo duży nacisk ustawodawcy na formy zryczałtowane. Znowu, to może być podyktowane chociażby tym, że nasz fiskus, nasze organy nie lubią kosztów uzyskania przychodów, nie lubią tego, że przedsiębiorcy no, ponoszą jakieś wydatki, dzięki którym mogą kreować tą podstawę opodatkowania. Będziemy za chwilę o tym mówić. Taka ciekawostka, czyli koszt uzyskania przychodów w podatkach, który jest niezmiernie ważny dla przedsiębiorców, został zdefiniowany jednym zdaniem. To powoduje, że mamy dosyć szerokie spektrum interpretacyjne tego przepisu. Możemy wrzucać w koszty różne wydatki, natomiast no, z drugiej strony to samo wysokie, szerokie spektrum ma organ podatkowy, który będzie oglądał te nasze koszty i zastanawiał się, czy mieliśmy możliwość obniżenia podstawy, czy też nie. W związku z tym, czytając Nowy Ład, patrząc na chociażby właśnie ten ryczał z perspektywy składki, no widzimy to, że tutaj jednak organy podatkowe naciskają i już sami wiemy, widzimy po rynku tutaj trójmiejskim, że wielu przedsiębiorców szykuje się do zmiany formy opodatkowania właśnie w kierunku ryczałtu ewidencjonowanego. Przy czym ważna rzecz, to co Joanna powiedziała, ryczałt jest fajny, jest korzystny, jeżeli w swojej działalności nie mamy kosztów albo ten koszt jest naprawdę niewielki. Jeżeli koszty są spore, no to rzeczywiście trzeba zrobić symulację i zastanowić się, co nam się bardziej opłaca. Można również zastanowić się nad podziałem swojej działalności na podmiot, który będzie ponosił koszty, będzie opodatkowany na zasadach ogólnych i obok postawić jednoosobową działalność gospodarczą, która wybierze właśnie zryczałtowaną formę opodatkowania. Tutaj możliwości jest kilka, ale tak jak mówię, to jest wszystko dedykowane indywidualnie do określonego stanu faktycznego. My nie stworzymy tutaj szablonu, że Państwu teraz rozrysujemy, że jak będzie tak, to będzie spoko, bo to wszystko jest uzależnione. Ryczałt jest, powtarzam, bardzo korzystny, ale tylko w tych działalnościach, gdzie kosztów jest niewiele. Słuchaj. Bo my też mamy tą transmisję na Facebooku i tam na przykład są również lekarze medycyny estetycznej, a z mojego doświadczenia, jeżeli Państwo też mogli się podzielić w komentarzach informacjami, w ilu miejscach pracują, bo nawet widzę taki komentarz, to czy będzie później jakby chwila czasu na dyskusję na końcu, żeby jakby spojrzeć na to, na tych lekarzy, którzy no właściwie zawsze mają jakąś działalność gospodarczą, tą swoją jakby specjalizacyjną działalność, tak. Ale jednocześnie pracują w kilku miejscach i często ich koszty to naprawdę pewnie, czy są niewielkie. A więc jakby tutaj, drodzy Państwo, proszę zadawać pytania, a żeby też nie wybijać naszych ekspertek i eksperta z rytmu, postaramy się do tych pytań wrócić na końcu, ale proszę śmiało tak. Pisać. Ja wszystkie czytam, także będę. Jak najbardziej będziemy próbować odpowiadać na pytania.
Oczywiście. Proszę Państwa, tak teraz jeszcze pro forma. My darowaliśmy sobie tutaj opisywanie, jak wyglądają obciążenia podatkowe w przypadku stosunku pracy, tak, bo Państwo na to żadnego wpływu nie macie i wolimy porozmawiać o czymś, na co Państwo faktycznie gdzieś tam w swoim planowaniu podatkowym, jak to wcześniej ładnie Violeta określiła, macie jakikolwiek wpływ. Także podsumowując, ryczałt ewidencjonowany z perspektywy Nowego Ładu jest premiowany. I to trzeba wprost powiedzieć. Z różnych względów, tutaj też jest kwestia tego, gdzie ten podatek będzie trafiał, bo w całości do budżetu państwa. Natomiast tak jak też Violeta słusznie stwierdziła, tutaj nie ma kosztu uzyskania przychodu, a koszt zawsze dla naszego polskiego fiskusa był problematyczny. I to jest główna wada, brak tak naprawdę możliwości rozpoznania kosztu uzyskania przychodu. Wybór tej formy opodatkowania, jeżeli ktoś uzna, że jest ona dla niego atrakcyjna, wymaga złożenia oświadczenia. I oświadczenie takie na piśmie o wyborze ryczałtu trzeba złożyć do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęło się pierwszy przychód z tego tytułu w danym roku podatkowym. I jeżeli złożymy takie oświadczenie, to oświadczenie też dotyczy lat następnych, no chyba że złożymy oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania. No i proszę Państwa, na koniec jeszcze kilka słów o karcie podatkowej, natomiast jeżeli chodzi o tą kartę podatkową, to tutaj Nowy Ład już taki super, hiper korzystny jak w przypadku ryczałtu nie jest, a to dlaczego, to na sam koniec Państwu powiem. Natomiast chwila wstępu, o co chodzi z tą kartą podatkową. Karta podatkowa jest to uproszczona metoda wymiaru i poboru należności podatkowych, bez ustalenia konkretnej wymiaru podatku, ale uwzględniające jednak chociażby rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej i ewentualnie inne określone, takie dosyć specyficzne kryteria, jak liczba mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest dana działalność, czy ilość zatrudnianych osób. No i naczelnik Urzędu Skarbowego, uwzględniając taki wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wyda decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego odrębnie na każdy rok podatkowy. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik składa właściwemu według swojego miejsca zamieszkania naczelnikowi Urzędu Skarbowego nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. No i w przypadku lekarzy, którzy wykonują działalność w formie wolnego zawodu, kwota podatku, jeżeli chodzi o kartę podatkową, jest zależna od przepracowanych godzin. Jeśli wynosiła ona w 2020 roku więcej niż 94 miesięcznie, to wtedy podatek wynosił kwotę 1824 zł miesięcznie bodajże. Co istotne, dopuszczalne jest wykonywanie zawodu przy zatrudnieniu tylko jednej pomocy fachowej lub przyuczonej. I tutaj niestety nie ma wskazania, o jaki wymiar czasu chodzi, więc najbezpieczniej jest po prostu podejść, że chodzi o zatrudnienie wyłącznie jednego pracownika miesięcznie, bez względu na wymiar czasu pracy. Kiedy lekarz nie skorzysta z karty podatkowej? No na przykład wtedy, kiedy małżonek takiego lekarza prowadzi działalność w tym samym zakresie, z której to przychody są opodatkowane na zasadach ogólnych lub ryczałtem ewidencjonowanym. I tutaj ciekawostka, nie wiem, czy to jest troszeczkę przeoczenie ustawodawcy, ale nie wyłącza możliwości wyboru karty podatkowej, jeżeli małżonek jest opodatkowany podatkiem liniowym, tak? Więc jeżeli mamy małżonka, który też jest lekarzem, ale on jest na liniówce, to przynajmniej patrząc czysto po przepisach, to żebyśmy my wybrali kartę podatkową, nie będzie zakazane. Przy prowadzeniu działalności korzysta się tylko z osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz usług innych przedsiębiorców i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Także jeżeli będziemy korzystać z usług osób niezatrudnionych przez nas na podstawie umowy o pracę, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne, no to też nas to będzie wykluczać z możliwości skorzystania z karty podatkowej. Karta podatkowa jest w ogóle bardzo archaicznym wymysłem dawno, dawno temu i bardzo prostym w swoim założeniu i bardzo ograniczonym. Czyli to nie jest tak, że my teraz każdy złoży wniosek o wymiar w ramach karty podatkowej. Tutaj, tak jak Asia powiedziała, to są konkretne działalności i to jest zawsze ustalane o konkretne dodatkowe warunki. Także jeden lekarz będzie miał te 1800
800 z kawałeczkiem, a w innej miejscowości, zazwyczaj w tych mniejszych miejscowościach, ten wymiar będzie o wiele niższy. Także na to też warto zwrócić uwagę. Proszę Państwa, tutaj jeżeli chodzi o opodatkowanie i w ogóle rozumienie przepisów, podatnicy często korzystają z takiej małej pomocy od fiskusa, a ta pomoc nazywa się indywidualna interpretacja prawa podatkowego. No i z takim wnioskiem może wystąpić każdy podatnik, kwota to jest bodajże 40 zł od zapytania. Interpretacje indywidualne mają moc ochronną, więc jak się podatnik do nich zastosuje, to przynajmniej z perspektywy tej fiskalnej nic mu nie grozi. No i proszę Państwa, jest tutaj przed Państwem taka interpretacja całkiem nowa, świeża z 18 listopada 2020 roku. No i wnioskodawca wskazał, że jest lekarzem wykonującym wolny zawód w ramach prowadzonej indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, głównie w zakresie posiadanych specjalizacji. I tutaj ja nie wiem, czy bym chciała się nawet pokusić o otolaryngologię. Dobra, przeczytałam dobrze, mam nadzieję. Jego obecna forma opodatkowania to podatek liniowy i od 2021 roku zamierzał wystąpić o zmianę formy opodatkowania na podatek zryczałtowany właśnie w formie karty podatkowej, jako że w jego przynajmniej ocenie spełniał wszystkie wymagane kryteria, aby móc z tej formy skorzystać. Co jeszcze wskazał? W ramach prowadzonej praktyki zdecydowaną większość czynności wykonuje sam, jednak w przypadku niektórych prowadzonych przez niego działań, jak na przykład zabiegi operacyjne, dla ich całkowitego wykonania w bezpieczny sposób niezbędne było wykorzystanie specjalistycznego personelu pomocniczego, jak na przykład pielęgniarek. No i biorąc pod uwagę ten przedstawiony stan faktyczny, ponieważ jak występujemy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, to musimy dokładnie przedstawić naszą sytuację i nasz problem, zapytał. Czy korzystanie z usług tego typu z udziałem osób nie będących lekarzami, ale reprezentujących inne odrębne zawody medyczne, jak na przykład pielęgniarka, sprawia, że nie może skorzystać z karty podatkowej? No i proszę Państwa, interpretacja została niestety udzielona jako negatywna. Nie będę Państwu tutaj czytała całości, natomiast niestety fakt, że w tym wypadku była niezatrudniona na umowę o pracę, tylko była współpraca z pielęgniarką, to zostało wskazane, że tak naprawdę ciężko tutaj mówić o tych usługach specjalistycznych, bo to są te same usługi, które mógł ten lekarz we własnym zakresie wykonać. No i mając na względzie powołane wszystkie przepisy w ramach tej interpretacji, stwierdzono, że w 2021 roku wnioskodawca, korzystając z opisanych usług pielęgniarki niezatrudnionej na umowę o pracę, nie może opodatkować przychodów w ramach karty podatkowej, po prostu dlatego, że z tego tytułu nie spełnia wszystkich wymagań do skorzystania z tej formy opodatkowania. Tak, tak. Pawle? Tak. Nie dziwię się, że pielęgniarka nie ma umowy o pracę, dlatego że im się to po prostu nie opłaca albo nie chcą mieć. A poza tym lekarze, przynajmniej ci, którymi współpracujemy, tylko tak by dam szersze tło, bo tutaj widzę, że Państwo się bardzo mocno udzielają w komentarzach, za które bardzo dziękuję, że bardzo często pracują w wielu placówkach i to jest trudne do... Są bardzo różne konfiguracje. I teraz jakby tylko moje jedno pytanie, bo to mnie bardzo zaciekawiło. To znaczy, że jak jest lekarz w Warszawie, który pracuje w Warszawie, a mieszka pod Warszawą, to będzie miał gorzej niż lekarz, który mieszka w Warszawie, tak? Dobrze to zrozumiałem, że czym większa... Akurat ja rozumiem, nie? Bo jeżeli chodzi o tę całą kartę podatkową, to nie tylko lekarze, tak? Tutaj możemy mówić o też różnych zawodach, na przykład fryzjer, tak? On też jest uprawniony do skorzystania z karty podatkowej. I z tych takich ogólnych założeń, bardzo często kryterium, które gdzieś tam decyduje o tym, ile ten podatek będzie wynosił, to jest właśnie liczba mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. To jest jednym z kryteriów. Tak jak Wiola mówiła, to jest trochę archaiczne gdzieś tam założenie. Natomiast w przypadku lekarzy ta kwota podatku z tego co każe jest uzależniona tylko i wyłącznie od ilości przepracowanych godzin, akurat w przypadku lekarzy.
Natomiast faktycznie w przypadku niektórych zawodów bardziej się opłaca wykonywać zawód w miejscowości mniejszej niż większej, tak? Ponieważ karta podatkowa po prostu premiuje po prostu fakt, że to jest mniejsza miejscowość. Poprzez mniejszą miejscowość oczywiście co do zasady mówimy o miejscowości, która ma mniejszą liczbę mieszkańców. Także no, karta podatkowa jest specyfikiem. Natomiast dlaczego ja o tej karcie podatkowej bardzo chętnie z Państwem podyskutuję, ale summa summarum okaże się, że te nasze dyskusje będą płonne i to właśnie ze względu na Nowy Ład, ponieważ Nowy Ład strasznie namiesza, jeżeli chodzi o możliwość skorzystania z karty podatkowej. Stąd też część tych dywagacji tak naprawdę najprawdopodobniej. Tak, od 1 stycznia 2022 roku straci na jakimkolwiek niestety znaczeniu. A o tym dlaczego to zaraz Państwu powiem, bo to też jest dosyć zabawna problematyka. Okej, okay. Rozumiem, czy najpierw nas straszycie, a później mówicie spoko, spoko, będzie dobrze. Dobra. Też, proszę Państwa, jeżeli chodzi o tą kartę podatkową my nie straszymy, to karta podatkowa jest całkiem spoko. Natomiast rzeczywiście w związku z tym, że karta podatkowa jest dedykowana bardzo wąskiemu gronu, to dlatego bardzo dużo też podatników, którzy chcą skorzystać z karty podatkowej, występowali o wydanie interpretacji indywidualnej, bo to też w jakiś sposób jest to instrument u nas w podatkach, taki, który ma zabezpieczyć na przyszłość takiego podatnika. Więc karta podatkowa była naprawdę w porządku. No i znowu, to był taki instrument, który był nielubiany, który jest nielubiany przez fiskusa. No i w związku z tym rozpoczęto pracę nad tym, żeby tą kartę podatkową w jakiś sposób jeszcze bardziej ograniczyć. Także podsumowując, proszę Państwa, karta podatkowa jest atrakcyjną formą opodatkowania. Na chwilę obecną, tak? Jeżeli ktoś z Państwa się tutaj rozlicza kartą podatkową, to jest nam w zasadzie pewna, że to była najkorzystniejsza możliwa forma opodatkowania. Zakładam, że ta osoba, która rozliczała się kartą, faktycznie miała do tego prawo, bo tutaj też mamy określone kryteria, które nam uniemożliwić mogą skorzystanie z karty podatkowej i tu chociażby właśnie przykład tej interpretacji. Natomiast no, co się dzieje z Nowym Ładem? I to jest najstraszniejsze, jeżeli chodzi o tą kartę podatkową. Co prawda, karta podatkowa i Nowy Ład z perspektywy składek zdrowotnych, tutaj nie ma się za bardzo co bać, ponieważ dla podatników opodatkowujących się kartą podatkową podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowić ma kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, więc tutaj wielkiego obciążenia fiskalnego nie ma. Natomiast co się dzieje dalej? Niestety, z dniem 1 stycznia 2022 roku podatnicy mają stracić prawo do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Co to oznacza? Nie oznacza to, że kasujemy ustawę, tak, że karty podatkowej już nie będzie, ale nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie tej formy opodatkowania. Także karta podatkowa w związku z Nowym Ładem będzie formą opodatkowania niestety, ale wymierającą. Nieaktywną, tak, wymierającą, nieaktywną. Z każdym rokiem tych podatników podatkujących się kartą podatkową będzie ubywać. No tak jak Wyla stwierdziła, gdzieś to jest taka archaiczna jeszcze forma opodatkowania. No i Nowy Ład to jest pierwszy krok do jej całkowitej likwidacji. Tak, pamiętajmy, że karty podatkowe, prowadząc działalność gospodarczą, ja sobie za miesiąc nie mogę wybrać, bo karta podatkowa, która dotyczy podatków dochodowych, a podatek dochodowy jest podatkiem rocznym, no to dopiero w momencie zakończenia danego roku ja mogę sobie wybrać nową formę opodatkowania. To, co Nowy Ład chce zrobić, no to z dniem 1 stycznia, czyli w momencie, kiedy ewentualnie chcielibyście skorzystać Państwo z karty podatkowej, jakby odmawia już tego prawa. Także my na 100% nie jesteśmy pewni, czy te zapisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia, natomiast czytając nowelizację, czytając Nowy Ład, jakby widzimy, że taki pomysł się znalazł, on jest teraz w Senacie, także zakładam, że najprawdopodobniej tak się wydarzy. Także podsumowując możliwe formy opodatkowania, abstrahując od Nowego Ładu, tak, to mamy zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową. A nakładając na to tą nakładkę Nowego Ładu, to wydaje się, że najbardziej sensowną w wielu przypadkach, w przypadku wielu podatników będzie ten ryczałt ewidencjonowany, ale tutaj jeszcze raz podkreślam, nie ma możliwości rozpoznania podatkowego kosztu uzyskania przychodu.
No i właśnie przechodzimy do kosztu uzyskania przychodu płynnie. Także jeszcze raz, koszt uzyskania przychodu jest możliwy do rozpoznania, jeżeli Państwo będziecie się rozliczać na zasadach ogólnych lub też podatkiem liniowym. No i idąc na razie tak po ustawie, to zgodnie z artykułem 22 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w artykule 23, dlatego że to jest katalog takich wydatków, które nigdy kosztami podatkowymi nie będą. No i biorąc pod uwagę powyższe, można powiedzieć, że aby dany wydatek poniesiony przez podatnika stanowił jego koszt podatkowy, muszą być spełnione takie warunki jak został poniesiony przez podatnika, czyli w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z jego zasobów majątkowych, jest definitywny i rzeczywisty, czyli wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakiejkolwiek formie zwrócona, pozostaje w związku z jego działalnością gospodarczą, poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodu, został właściwie udokumentowany, no i nie może znajdować się w grupie wydatków, które po prostu tym kosztem nigdy nie będą. I tutaj ten katalog jest wskazany w artykule 23 naszej ustawy o PIT. No i jak Państwo widzicie, definicja kosztu uzyskania przychodu jest dosyć mglista. Nie mamy tutaj, proszę Państwa, jakiegoś konkretnego katalogu, co może być kosztem. I to wszystko musi być uwzględniane z perspektywy charakteru i celu działalności danego podatnika. Ja wiem, że Państwo tutaj działacie w szeroko pojętej branży medycznej. Nie wiem, czy wszyscy z Państwa jesteście lekarzami, natomiast jestem przekonana, że wszyscy macie kontakt no właśnie z tą branżą medyczną jako taką. Proszę Państwa, tak czysto na marginesie, bo mam przykład kilku interpretacji a propos tego, co tym kosztem uzyskania przychodu może być zgodnie z indywidualnymi interpretacjami prawa podatkowego, ale zwracam uwagę na jedną rzecz, która się bardzo często pojawia i tutaj absolutnie nie chodzi mi tylko i wyłącznie o branżę medyczną, tylko w ogóle o prowadzone działalności gospodarcze. Zdarza się, że podatnik ma taką pokusę, żeby kolokwialnie mówiąc wrzucić w koszt uzyskania przychodu, potraktować jako koszt podatkowy coś, co wcale tym kosztem tak naprawdę nie powinno być. Dlaczego? Dlatego, że to był wydatek czysto osobisty. I tutaj częste zakusy to są na przykład chociażby jakieś takie wyposażenia sanitarne, tak? Które no teoretycznie gdzieś tam były do biura, no ale potem się gdzieś okazuje, że tą umywalkę to myśmy jednak zamontowali w naszym prywatnym mieszkaniu. Także od razu mówię, patrzymy na definicję, absolutnie to nie może być naszym kosztem uzyskania przychodu. I jak o czymś takim mówię na głos, to zawsze ktoś mnie pyta, no ale jaki jest poziom detekcji? No proszę Państwa, no jak będzie kontrola, no to Państwo macie się wypowiadać tak z tych wydatków i absolutnie taki urzędnik może do Państwa przyjść i zapytać, gdzie ta umywalka faktycznie jest, bo w biurze jej po prostu nie widać, tak? Więc no zwracam uwagę, że te osobiste wydatki to są wydatki, które nie powinny być w zasadzie rozpoznawane z perspektywy kosztu podatkowego. Ja, tak tylko, dopowiem, że to są wydatki, które chociaż w sposób pośredni jestem w stanie powiązać ze swoją działalnością gospodarczą i znowu to jest świetny przykład na to, że podatki to nie szablon, bo czymś innym ja jako doradca podatkowy będę ponosiła inne koszty, które będę wrzucała sobie w działalność gospodarczą, a inne zakładam państwo, które dla państwa będą kosztem uzyskania przychodu. Więc każdy wydatek znowu indywidualnie jest oceniany. Co jest ważne, jak patrzycie Państwo na ten slajd, to co Asia podkreślała, wydatek musi być poniesiony przez podatnika, czyli to nie jest tak, że kumpel mi przyniesie fakturę, bo on coś kupił, ja to wrzucam teraz w koszty. Nie, bo to ja z moich zasobów środków pieniężnych muszę ponieść, wydać te pieniądze, plus właściwie powinien zostać udokumentowany. Ale tutaj taka ciekawostka od doradcy podatkowego. Faktura to nie jest jedyny dokument, który w podatkach dochodowych jest właściwie udokumentowanym wydatkiem. Faktura jest instrumentem charakterystycznym dla podatku VAT. Więc jeżeli z jakiegoś powodu macie Państwo rachunek, albo zgubicie ten rachunek, ale macie środki, ale jesteście w stanie przypisać dany wydatek, na przykład z rachunku bankowego, że Wam zszedł na określony przedmiot,
to takim, powiedzmy, nie róbmy z tego reguły, ale wyjątkowo na zasadzie oświadczenia, że poniosłam, zgubiłam rachunek, nie mam faktury, to wyjątkowo też tego typu wydatki mogą być kosztem uzyskania przychodu, bo my jesteśmy w reżimie podatków dochodowych, a faktura jest z podatku VAT, o którym za chwilę Wojciech opowie. Także tak, żebyście Państwo pamiętali, że w ramach wyjątku, oczywiście jak organ przyjdzie, on chce tylko faktury, natomiast w ramach wyjątku inne dokumenty również są dowodami poniesionych wydatków. Tak, Pawle? Tak, właśnie tutaj nasuwają się pytania, które też widzę mają odzwierciedlenie w czacie. Jak w przypadku działalności lekarza, który musi się cały czas kształcić, bo narzuca to na niego ustawa, musi zdobywać punkty edukacyjne, ale poza tym rynek też tego wymaga. Nie mówię o kupowaniu książek, podręczników, ale powiedzmy, nie wiem, dostępu do platformy, wyjazdów szkoleniowych za granicę. Teraz załóżmy, wyjeżdżamy na 4 dni, na przykład na szkolenie, no już nieważne gdzie, ale za granicę. I teraz czy te wszystkie wydatki, które wówczas ponoszę, są takimi kosztami, czy też nie? Albo już nie mówię o laptopie, komputerze, samochodzie, ale od lekarza też się oczekuje tego, żeby wyglądał przyzwoicie, tak? Że musi nosić jakiś tam odpowiedni strój. No i tutaj tu już nie. Umundurowanie, że tak powiem w szpitalu, w przychodni i tak dalej, jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli chodzi o garnitury, to nie. My mamy ten sam problem, prawnicy. Na przykład taka, dla porównania, na przykład Niemcy mają system podatkowy, który jakby rozumie to, że jak cię widzą, tak cię piszą i musi ten prawnik dobrze wyglądać. No i garnitur może sobie wrzucić koszt uzyskania przychodu. Niestety w naszym tutaj w Polsce takich możliwości nie ma. Niemniej jednak wydatki na kształcenie, wydatki właśnie w postaci laptopa, samochodu, oczywiście jak najbardziej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, przy czym taka ciekawostka, pamiętajmy, że jesteśmy w tym momencie w takim orzecznictwie bardzo profiskalnym. I organ bardzo lubi podważać wszystkie koszty, które my ponosimy, więc z tymi wydatkami typu wyjazdy, jeżeli to rzeczywiście jest wyjazd szkoleniowy, a nie integracyjny z innymi lekarzami, no to miejmy jakieś dowody, że rzeczywiście pojechaliśmy się tam uczyć, kształcić. Dowodem w prawie podatkowym może być wszystko, co prawem przypisane, pozwolone, więc nie wiem, jakieś prezentacje, zdjęcia, dokładnie, to wszystko rzeczywiście będzie stanowiło dowód, żeby przekonać organ, że ja tam nie pojechałam w celach rozrywkowych, tylko w celach właśnie edukacyjnych. To jest wszystko koszty uzyskania przychodu, tak jak Państwu powiedziałam, jeden z najważniejszych elementów dla przedsiębiorców jest zdefiniowany jednym zdaniem, więc to od nas będzie uzależnione, to w jaki sposób my sobie uargumentujemy nasz wydatek i nigdy nie idziemy, że a dobra, to nieważne. My zawsze budujemy argumentację, zawsze szukamy tego, żeby jednak przypisać dany wydatek do kosztu uzyskania przychodu, natomiast no, wydatki takie stricte właśnie, które mają kreować wizerunek, w naszym prawie podatkowym to są wydatki na reprezentację, a one są wprost wyrzucane z kosztu uzyskania przychodu. Co więcej, jeszcze a propos tego garnituru słynnego, to już abstrahując od kwestii reprezentacji, tak, bo tutaj faktycznie wydatki reprezentacyjne są wprost wyłączone z kosztu uzyskania przychodu, to tutaj jest jeszcze dodatkowe ryzyko, bo w mojej ocenie organ za każdym razem powie, że to jest wydatek osobisty. Tak? Dlaczego? Dlatego, że no w tym garniturze my będziemy szli nie tylko na nie wiem, spotkanie z pacjentem, ale też najprawdopodobniej na imieniny i na chrzciny, tak? Które już nie są kompletnie związane z naszą działalnością gospodarczą. Także jeżeli na tym garniturze byłaby na przykład naszywka, nazwą działalność gospodarczą możemy się bić, ale proszę Państwa, no to wszystko to już jest bardzo śliska sprawa, więc no takie wydatki, które mają charakter osobisty, co do zasady powinny pozostać też podatkowo traktowane jako wydatki osobiste. Ale żeby Państwu jeszcze bardziej namieszać, to na przykład z jednej strony na przykład nauka języka angielskiego no jest osobistym wydatkiem, a jednak organy zgadzają się, że nauka języków obcych może stanowić koszt uzyskania przychodu. Także w podatkach nie ma tak, że my sobie przyjmiemy jedną linię i jedziemy. My w naszych podatkach co chwilę się coś zmienia. Jak się przepisy nie zmieniają,
zmieniają, to sądy zmieniają zdanie, więc też trzeba być zawsze na bieżąco, ale to nie chodzi o to, żeby co pół roku zmieniać swoje podejście, ale żeby być świadomym pewnego ryzyka i budowanie argumentów. To jest ten moment, kiedy my budujemy argumentację, aby udowodnić, przekonać organ co do tego, że ten wydatek był nam niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej. No co jeszcze a propos kosztu? No proszę Państwa, w związku z tym, że jest tylko jedno zdanie, jeżeli chodzi o definicję, a koszt jest o tyle istotny, że obniża nam podstawę opodatkowania, to tych interpretacji indywidualnych też a propos tego jest multum. I tutaj Państwo macie interpretację, nie będę Państwu jej czytać, natomiast jest pielęgniarz w stanie faktycznym, który uznał, że pójdzie na studia niestacjonarne z zakresu kierunku medycznego, będzie chciał zostać lekarzem. No i zapytał w ramach tej indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, czy teraz prowadząc indywidualną praktykę pielęgniarską, może uznać za koszt uzyskania przychodu opłatę za czesne na jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim. Tak, bo chce się dokształcać, chce zostać lekarzem. No i w tym wypadku organ podatkowy zgodził się z podatnikiem i uznał, że ten wydatek opłaty za czesne za studia może być kosztem uzyskania przychodu. I tutaj jest to, co myśmy Państwa zapraszając na dzisiejsze wydarzenie, jeden z naszych radców prawnych, Kinga Massivona, spisała artykuł, w którym między innymi zachęcała lekarzy do tego, żeby występowali z wnioskiem o wydanie indywidualnych interpretacji, ponieważ tak jak Państwo widzicie, no, prawo podatkowe w zakresie kosztów uzyskania przychodów jest trochę mętne i bardzo niebezpieczne z drugiej strony. W związku z tym ta interpretacja indywidualna jest instrumentem, który nie tylko ma rozwiewać wątpliwości podatników, no bo zadajemy pytanie, dokonujemy analizy prawnej i uzyskujemy odpowiedź, albo pozytywną, albo negatywną, ale też ma moc ochronną. Czyli innymi słowy, jeżeli dostanę interpretację indywidualną, nawet negatywną, to nie jest decyzja. Ja nie muszę się do niej zastosować, mogę mieć inne zdanie, ewentualnie organ przyjdzie w ciągu 5 lat do mnie na kontrolę i pójdziemy do sądu z tą sprawą. Piękno indywidualnych interpretacji właśnie na tym polega, że ja nie muszę się zgadzać z nią i mogę dalej funkcjonować sobie, ale jednocześnie jeżeli ja się do niej zastosuję, a interpretacja indywidualna jest w sposób prawidłowo sformułowana, czyli stan faktyczny odzwierciedla, opisywany stan faktyczny odzwierciedla to, co de facto się dzieje w rzeczywistości, to ona nas chroni, jeżeli my się do niej zastosujemy. Czyli organ co do zasady nie ma możliwości podważenia interpretacji indywidualnej, a nawet jeżeli organ, bo to też się zdarza, zmieni zdanie w międzyczasie i zmieni naszą interpretację, nie wiem, po 2-3 latach, mimo że na przykład przepisy się nie zmieniły, to ten okres, który obejmował tą pozytywną odpowiedź organu, chroni nas. Czyli organ podatkowy nie może przyjść i wszcząć nam postępowania, bo powie nam, ale ci tutaj dyrektor KIS-u zmienił zdanie, w związku z tym robiłeś źle. Nie, jeżeli się dostosowałeś do tej pozytywnej interpretacji w tym czasie, to cię chroni. Dlatego my bardzo często też wykorzystujemy interpretacje indywidualne dla naszych klientów z perspektywy uzyskiwania ochrony. Bo my bardzo często, nie wiem czy Państwo kiedyś pracowali z doradcami podatkowymi, my bardzo często, najczęstsze zdanie, które my piszemy, to jest co do zasady. Co do zasady możesz, ale nie możemy wykluczyć ryzyka i to ryzyko w jakiś sposób niwelujemy poprzez uzyskiwanie interpretacji indywidualnych dla naszych klientów. Także zwracam Państwu uwagę, nie bez powodu w artykule, który był pisany w ramach tutaj zaproszenia, zachęcaliśmy do tego, żeby jednak zastanowić się nad tą instytucją. Dobrze, tylko jedną rzecz już znika, bo ten czas szybko mija. Gdyby Państwo mogli się z nami podzielić informacjami, czy współpracowali z doradcą, czy z kancelarią podatkową, tak się mówi? Nie wiem, czy to jest poprawna nazwa. Kancelarią doradztwa podatkowego. Tak, to proszę dać znać, też nam będzie miło. A ja już się wyłączam i oddaję głos. Dobrze, to tylko proszę Państwa, tylko ciekawostka krótka. Tutaj macie przed sobą interpretację też pozytywną, co prawda nie dotyczyła ona lekarza, ale adwokata, natomiast spokojnie można wnioski z niej płynące przełożyć na lekarza. Wystąpił z pytaniem, czy zakup zegarka z funkcją stopera, chronografu może potraktować jako koszt uzyskania przychodu, jako że stwierdził, że ten zegarek będzie używał tylko i wyłącznie w ramach działalności gospodarczej, to faktycznie fiskus się zgodził i powiedział, że ten wydatek może być kosztem uzyskania przychodu, natomiast no, tylko i wyłącznie przy założeniu, że faktycznie
ten zegarek jest używany tylko i wyłącznie w ramach działalności gospodarczej. To jest raczej w ramach takiego żartu, no ale takie interpretacje też się pojawiają, także też zwracamy uwagę, że no, tutaj adwokat, tak? Tutaj adwokat, ale to równie dobrze lekarz różne pomysły, także zwracamy uwagę na te niestandardowe i właśnie przy tych niestandardowych wydatkach może rzeczywiście warto wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, także tutaj tak, to jest rzeczywiście ciekawostka, to jest niestandardowe, to nas dokładnie. Bardzo zaskoczyło, szczerze mówiąc, jak czytaliśmy tą interpretację. Kolejna rzecz to jest leasing a kredyt. Na pewno prowadząc gabinety, kliniki, posiłkujecie się Państwo leasingami albo kredytami. To, co Państwo macie na tym slajdzie, to tak naprawdę jaka jest różnica między leasingiem a kredytem. W podatkach dosyć spora. Jeżeli nabywam coś poprzez finansowanie z kredytu, nabywam to na własność. Jest moją własnością, mogę dokonywać odpisów amortyzacyjnych, czyli rozpoznaje koszt rozłożony w czasie, tak, jeżeli Państwo nie wiecie, co to jest. Natomiast leasing, co do zasady leasing, nabywanie w formie leasingu nie nabywam na własność, nabywam prawo do korzystania, natomiast nie jest to moją własnością. Leasing może być wygodniejszy, ponieważ z leasingiem wiążą się bardzo często zapisy dotyczące wspierania leasingobiorców w przypadku, kiedy na przykład nasz sprzęt nie działa, leasingodawca również jest zobowiązany do serwisowania, dbania o ten przedmiot, bo to jest jego własność. Oczywiście dobrze ukształtowane umowy leasingu również doprowadzają do sytuacji, w której ja za odpowiednio dobrze skalkulowaną wartość mogę nabyć przedmiot leasingu na koniec leasingu. Z leasingiem również wiąże się z tym, że on jest prostszy do uzyskania. Ta procedura jest prostsza, jest mniej formalności aniżeli kredyt. Kredyty my mamy taką sytuację, gdzie jeden z naszych klientów chce założyć szpital i będzie o kredyt się starał, no i już jakby uderzył trochę głową w mur, ponieważ formalności, informacje finansowe, które będzie musiał dostarczyć, są dosyć spore, plus na jednoosobową działalność gospodarczą banki nie chcą udzielać dużych kredytów takich inwestycyjnych, także warto o tym pamiętać. To, co się zmieni, jeżeli chodzi o nowy ład i wykup majątku poleasingowego. Pewnie Państwo większość z Was o tym wie, to zazwyczaj wykorzystywane było przy wykupie samochodów osobowych. Mamy mieliśmy taki wytrych w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, to jest artykuł 10.1.8 PIT-u, który mówi, że jeżeli sprzedam swoje aktywo po 6 miesiącach od jego nabycia, to nie płacę podatku dochodowego w wielkim skrócie. Więc co się działo? Był samochód w firmie, w działalności, były rozliczane koszty uzyskania przychodu, przyszedł moment wykupu, taki przedsiębiorca mógł wykupić ten majątek, nie tylko samochód, ale ten majątek do swojego majątku prywatnego, czyli nie do działalności gospodarczej, doprowadzając do tego, że po 6 miesiącach mógł sprzedać ten samochód bez podatku. To bardzo bolało fiskusa. Przez kilka lat temu była burza, czy jest taka możliwość skorzystania z tego wyłączenia spod opodatkowania po 6 miesiącach, jeżeli dane aktywo było wykorzystywane do działalności gospodarczej. Niemniej jednak przepis jest dosyć jasny w tym zakresie i mówi, że jeżeli sprzedaje nie w ramach prowadzonej działalności, po 6 miesiącach jak najbardziej możesz skorzystać z tego wyłączenia. Co Nowy Ład z tym zrobi? Nie będzie już takiej możliwości. Wyłączy taką możliwość, czyli jeżeli będę chciała wykupić majątek poleasingowy, czy samochód, czy sprzęt medyczny, to zawsze z automatu będzie to robione do majątku z działalności gospodarczej. W związku z tym nie będzie możliwości skorzystania z tych 6 miesięcy i wyłączenia tego spod opodatkowania. Do czego to doprowadza? Już jeżeli byście Państwo wrzucili sobie w Google tą problematykę, jest mnóstwo artykułów, które zachęcają podatników, przedsiębiorców do tego, żeby rozwiązywali jak najszybciej umowy i wykupili ten majątek przed 1 stycznia 2022.
Natomiast zwracam Państwu uwagę na jedną rzecz. Czasami się to nie opłaca, bo to trzeba policzyć, bo my teraz nie możemy robić na hura czegoś, bo to się wydaje na pierwszy rzut oka korzystne. Wszystko liczymy, musimy sobie zrobić symulację. A po drugie zwracam Państwu uwagę, do końca listopada my nie mamy pewności, w jakim kształcie te przepisy będą wchodzić. Także zwracam Państwu uwagę, że na razie jeszcze czekamy, natomiast jeżeli jest coś takiego, że ten leasing u Państwa się będzie kończył, no to może rzeczywiście to jest dobry moment na to, żeby wypowiedzieć umowę, szybciej wykupić do majątku prywatnego i jeszcze skorzystać z tej preferencji, o której mówiłam w zakresie nieopodatkowania sprzedaży majątku poleasingowego. I teraz przechodzimy do ostatniego naszego panelu, który poprowadzi Wojciech Gandurski, radca prawny, a mianowicie kwestie VAT-u, które się pojawiają u Państwa w branży, które no ja na nich się kompletnie nie znam, także oddam głos swojemu wspólnikowi. Proszę. Dzień dobry, witam serdecznie. Wojciech Gandurski z tej strony. Opowiem Państwu troszkę o podatku VAT, w branży medycznej. Ja wiem, że branża medyczna jest taką specyficzną branżą, która co do zasady korzysta ze zwolnienia, więc jeżeli patrzymy na lekarzy, myślimy zwolnienie z VAT, lekarz myśli VAT w zasadzie mnie nie dotyczy. Nie jest to prawdą do końca. Chciałbym dzisiejszym naszym webinarem, takim dosyć krótką opowiastką o VAT-cie, tak to nazwijmy, odczarować ten podatek VAT. Podatek VAT nie jest takim strasznym podatkiem, to nie jest wcale źle być VAT-owcem. I bardzo mnie ucieszyła informacja, która przed chwilą padła, że mamy przedstawicieli branży medycyny estetycznej. Jak rozumiem, mamy lekarzy dentystów, którzy wykonują usługi związane z protetyką, która jest opodatkowana podatkiem VAT. I wydaje mi się, że to, co powiem, na pewno do nich trafi i spojrzą na podatek VAT z zupełnie innej strony. Podatek VAT jest bardzo specyficznym podatkiem. To jest podatek bardzo sformalizowany, nakładany na każdym etapie obrotu. On co do zasady powinien być neutralny dla przedsiębiorcy. Niemniej każdy podatnik boi się tego podatku i patrzy na niego jak na obciążenie, na które tak naprawdę nie powinien patrzeć. Ten podatek VAT w istocie on powinien być całkowicie neutralny. Za chwilę sobie opowiemy, jak do tej neutralności można by dojść i w jaki sposób odczarować właśnie ten podatek w branży medycznej. Branża medyczna co do zasady korzysta ze zwolnienia wynikającego no, wpierw z dyrektywy, czyli tego takiego pochodnego prawa Unii Europejskiej, implementowane u nas w formie ustawy VAT-owskiej. Artykuł 43 wskazuje, iż usługi medyczne służące, wykonywane przez lekarzy, służące profilaktyce, ochronie zdrowia, profilaktyce, korzysta ze zwolnienia w podatku VAT. Z jednej strony można by powiedzieć, no dobrze, brak jednego podatku, więc jest to z punktu widzenia być może gospodarki, czy nawet tego przedsiębiorcy dobre. Z drugiej strony świadczenie usług zwolnionych nie oznacza, że my nie jesteśmy w świetle ustawy o VAT. Świadczenie usługi zdrowotnej oznacza, iż my jesteśmy jak najbardziej w zakresie obowiązywania ustawy o VAT i jak najbardziej podlegamy pod przepisy, które wynikają, czy które są określone w ustawie o podatku VAT. Natomiast nie przysługują nam pewnego rodzaju dobrodziejstwa, które są określone w tej ustawie, między innymi prawo do odliczenia. I o tym chciałbym chwilę porozmawiać. Jak patrzymy na tym slajdzie, tutaj mamy opisane to, co na pewno Państwo wiedzą, czyli jakie usługi i jakie dostawy towarów są zwolnione z podatku VAT. No jeżeli chodzi o dostawy towarów, tutaj akurat mamy prostą kwestię, bo dotyczy to ludzkich organów, między innymi mleka kobiecego, jak widzicie, krwi osocza, komórek krwi, preparatów krwiopochodnych. Są to dość specyficzne kategorie towarów, które będą korzystały z tego zwolnienia. Jeżeli chodzi o usługi z kolei, to są wszelkie usługi, które służą profilaktyce, zachowaniu zdrowia, poprawie zdrowia. Tutaj było troszkę wątpliwości, dość powiedzieć, że jeszcze kilka lat temu chociażby usługi związane z okresowym badaniem pracowników, czyli badań, na które byli wysyłani pracownicy przed podjęciem zatrudnienia, zdaniem ministra finansów powinny podlegać opodatkowaniu VAT.
Sądy oczywiście się nie zgadzały, mówiły, że są to badania, które wynikają z kodeksu pracy. Suma summarum w końcu fiskus przyznał rację, natomiast tych sporów na tym tle troszkę jest. Więc takie całkowite zwolnienie z opodatkowania niekoniecznie musi oznaczać, iż jest to korzystna sytuacja z punktu widzenia lekarza. Zakres zwolnienia, jeżeli chodzi o usługi i towary medyczne czy usługi wykonywane przez przedstawicieli zawodów medycznych. Tutaj mamy garść takich przykładów, jeżeli chodzi o usługi, które korzystają ze zwolnienia. Pierwszy warunek, który musi być spełniony, no to jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia. A drugi warunek dotyczy osoby, która świadczy tego typu usługę, czyli muszą one być wykonywane przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, czyli osoby wykonujące inne zawody medyczne. Natomiast przykładowe usługi, i tutaj czasem można się zdziwić, które korzystają ze zwolnienia, to na przykład usługi dietetyka świadczone online, więc jest to taka nowa dziedzina, która może korzystać z tego zwolnienia. Usługi rehabilitacyjne, masaże klasyczne czy rytuały dla kobiet w ciąży. Tutaj mamy przykład interpretacji. Więc jak najbardziej tego typu usługi korzystają ze zwolnienia jako właśnie usługi profilaktyczne. Natomiast usługi, które nie korzystają ze zwolnienia z VAT, to są usługi podologa, usługi naturopaty czy i tutaj zaskoczenie usługi wykonywania testów na COVID. Jeżeli chodzi o naturopatę, no to podejrzewam, że każdy lekarz tutaj powie, no w sumie bardzo dobrze, bo naturopatia to żaden być może zawód medyczny, chociaż w interpretacjach tak klasyfikowany. Natomiast jeżeli chodzi o testy na COVID, no to tutaj już można by się zastanawiać, czy faktycznie dobrze minister interpretuje. Natomiast akurat jeżeli chodzi o testy na COVID, one są opodatkowane stawką zero, w związku z czym podatku jako takiego nie będziemy płacić. Jeżeli chodzi o teleporady, czyli ta nowa forma świadczenia usługi medycznej, która się rozpowszechniła przez ostatnie półtora roku właśnie z uwagi na wybuch pandemii. Interpretacje ministra, które były wydawane do czasu pandemii, wskazywały, iż jest to forma usługi, która nie korzysta ze zwolnienia, ona nie służy profilaktyce. Natomiast jeżeli chodzi o wyroki TSUE, TSUE już tutaj wcześniej mówił, że no, w zależności od tego, przez kogo jest świadczona taka usługa, usługa doradztwa telefonicznego polegająca na udzielaniu porady w kwestiach zdrowotnych, one powinny korzystać, one mogą korzystać ze zwolnienia. No i pandemia tutaj akurat, jeżeli chodzi o nasze podejście interpretacyjne wykazywane przez zarówno szefa KAS, jak i Krajową Informację Skarbową, wskazują już obecnie faktycznie tego typu usługa może korzystać ze zwolnienia. Natomiast to, na co chciałem Państwu zwrócić uwagę i w jaki sposób chciałem właśnie, no mówiąc kolokwialnie, odczarować ten podatek VAT, to chciałem Państwu zwrócić uwagę na taką sytuację. Podatek VAT spełnia jedną podstawową, czy posiada pewną jedną podstawową zasadę, taką zasadę naczelną. Ta naczelna zasada brzmi, iż podatek VAT co do zasady powinien być neutralny z punktu widzenia przedsiębiorcy. Neutralny to oznacza, że przedsiębiorca nie powinien ponosić ekonomicznego ciężaru tego podatku. Wyrazem tej neutralności w podatku VAT jest właśnie prawo do odliczenia. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem, które następnie jest związane ze świadczeniem usługi opodatkowanej. I to jest, proszę Państwa, podstawowa zasada dotycząca odliczenia podatku VAT, która mówi tak: jeżeli świadczysz usługę, która jest opodatkowana podatkiem VAT, to oznacza, że kupując towary bądź usługi, które służą następnie wykonaniu tych Twoich opodatkowanych usług, przysługuje Ci prawo do odliczenia związane z tym nabyciem. Co a contrario, czyli niejako patrząc w drugą stronę, powoduje, że jeżeli my świadczymy usługę, która jest nieopodatkowana VAT-em bądź korzysta ze zwolnienia, to prawo do odliczenia nam nie przysługuje. I tutaj chciałem zwrócić Wam uwagę, ponieważ Wy jako lekarz świadczący usługi właśnie tej profilaktyki, jeżeli świadczycie usługę, która korzysta ze zwolnienia
i prowadzicie na przykład indywidualną praktykę w lokalu, który wynajmujecie, to wynajem tego lokalu, czyli usługa świadczona przez waszego kontrahenta, właściciela tej nieruchomości, jest normalnie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. W związku z czym wy nabywając tę usługę w kwocie na przykład 10 tysięcy netto, tak naprawdę ponosicie koszt 12 300 zł netto, ponieważ te 2300 to jest podatek VAT, który was ekonomicznie faktycznie obciąża, mimo że jesteście przedsiębiorcą, ponieważ nie macie prawa do odliczenia. Jeżeli teraz świadczycie również usługi, tak jak ta moja wspomniana, ulubiona przed chwilą branża medycyny estetycznej na przykład, czy lekarzy, dentystów świadczących również usługi protetyki, które są opodatkowane VAT-em. W sytuacji, kiedy wy świadczycie również usługi, które są opodatkowane podatkiem VAT, to musicie dokonać, dokonując swoich rozliczeń miesięcznych czy kwartalnych, musicie dokonać takiego przyporządkowania, czy nabyte usługi opodatkowane już dotychczas podatkiem VAT, one są związane ze świadczeniem usługi zwolnionej czy tej opodatkowanej. Jeżeli jesteście w stanie przyporządkować dane nabycie do świadczonej usługi opodatkowanej, to przysługuje wam jak najbardziej prawo do odliczenia. Jeżeli jesteście w stanie przyporządkować to do świadczenia tylko i wyłącznie usług zwolnionych, to prawo do odliczenia wam nie przysługuje. I różnica w naszym przykładzie wynosi tak naprawdę 2300 zł. Czy 2300 zł będzie waszym ciężarem ekonomicznym i faktycznie kosztem poniesionym, bo to będzie ten podatek VAT naliczony przy usłudze wynajmu lokalu, czy to będzie podatek VAT, który przysługiwać, co do którego przysługiwać wam będzie prawo do odliczenia. Jeżeli nie jesteście z kolei w stanie przyporządkować, a w przypadku wynajmu lokalu, w którym świadczycie zarówno usługi na przykład leczenia zębów, jak i protetyki, to nie będziecie w stanie przyporządkować, że wynajem lokalu jest związany tylko i wyłącznie z jedną działalnością gospodarczą, czy rodzajem działalności, tym opodatkowanym bądź zwolnionym. W związku z czym z punktu widzenia chociażby księgowego będziecie musieli dokonywać tak zwanego rozliczenia według współczynnika, według tak zwanej proporcji w podatku VAT, czyli przyporządkować, w jakim stosunku świadczycie usługi, które korzystają ze zwolnienia, a w jakim stosunku pozostają te usługi, które są całkowicie opodatkowane. I w takiej proporcji dopiero będziecie mogli odliczyć czy rozliczyć ten podatek VAT, na przykład wynikający z wynajmu, czyli te 2300 zł. Więc jak widzicie, na szali, biorąc pod uwagę prowadzenie przez nas działalności, w szczególności kiedy świadczymy usługi zarówno opodatkowane, jak i nieopodatkowane VAT-em, mamy tak naprawdę całą kwotę VAT-u, którą być może moglibyśmy uratować. Takim sposobem, który pozwoli w pewien sposób zoptymalizować to nasze, chociaż słowo zoptymalizować jest słowem takim, nazwijmy to ostatnimi czasy zakazanym w naszym kraju z punktu widzenia podatków. Natomiast jest to zwykłe pojęcie z teorii prawa podatkowego, w związku z czym nie należy się go obawiać, jest rozdzielenie działalności. My rozdzielamy taki lekarz, który świadczy zarówno usługi opodatkowane, jak i nieopodatkowane, może dokonać rozdzielenia działalności na dwie formy. Z jednej strony może w formie spółki z o.o., czy innej spółki, świadczyć usługi, które są całkowicie opodatkowane, w związku z czym odpada mu to, co jest na slajdzie tutaj, czyli to rozliczenie proporcjonalne związane z wyliczeniem współczynnika proporcjonalnego odliczenia podatku VAT i będzie mógł w 100% odliczyć cały podatek VAT związany z nabyciami i świadczeniem usług właśnie w formie tej spółki, a z drugiej strony usługi, które korzystają ze zwolnienia, czyli te usługi, które faktycznie służą ratowaniu zdrowia czy profilaktyce, mogą być świadczone z punktu widzenia podatków dochodowych, świadczone w reżimie opodatkowania według właśnie ryczałtu, czyli to, co przed chwilą, o czym mówiła Joanna. Z jednej strony w tej konstelacji jesteśmy w stanie uratować podatek VAT, który co do zasady zawsze szedł nam, mówiąc brzydko, w powietrze, ponieważ nie mieliśmy prawa do odliczenia, bądź mieliśmy prawo do odliczenia tylko w pewnej proporcji.
bo koszty VAT-owskie są związane ze świadczeniem usług opodatkowanych przez na przykład ten wydzielony podmiot, na przykład medycyna estetyczna czy protetyka. Natomiast z drugiej strony my świadczymy usługi zwolnione jako działalność gospodarcza, czyli już odrębny podatnik z punktu widzenia podatkowego, który świadczy tylko i wyłącznie usługi zwolnione. I tutaj żadnego prawa do odliczenia nie będzie. Natomiast też z punktu widzenia wyboru formy opodatkowania, czyli tego ryczałtu, czyli dość atrakcyjnej stawki w waszej branży, bo jak pamiętam to było 14%, będziemy płacili podatek tylko i wyłącznie według tej skali. Jednocześnie nasze usługi, które będą świadczone na rzecz spółki, również będą kosztem dla tej spółki i rozliczane tylko i wyłącznie według właśnie stawki ryczałtowej, czyli 14%. Innymi słowy, jesteśmy w stanie poprzez rozbicie tych dwóch działalności, opodatkowanej i nieopodatkowanej z punktu widzenia VAT-u i poprzez wybór formy opodatkowania ryczałtem, jesteśmy w stanie dość znacznie obniżyć i zoptymalizować nasze rozliczenia podatkowe w długim okresie. I to jest taka myśl, z którą chciałem Państwa zostawić dzisiejszego wieczoru, aby Państwo się zastanowili nad tym, czy w ramach Waszej działalności występują usługi, które podlegają opodatkowaniu VAT-em, oraz te, które nie podlegają opodatkowaniu VAT-em. I zachęcamy do przeprowadzenia takiej symulacji, która będzie pokazywała, czy rozdzielenie tych działalności będzie pozwalało na pewnego rodzaju oszczędności. Z drugiej strony, patrząc na projektowane zmiany, z punktu widzenia podatku VAT i ewentualnych systemów zwrotu podatku VAT, zmiany, które wchodzą w waszej branży, mogą być dość atrakcyjne, ponieważ w przypadku podmiotów, które będą świadczyły usługi na rzecz konsumentów i 80% bazy klientów to są konsumenci, czyli nie działalności gospodarcze, a większość, ponad 65% płatności będzie przyjmowanych w formie bezgotówkowej, taki podmiot uzyskuje status podmiotu bezgotówkowego. To jest nowa instytucja, która od przyszłego roku najprawdopodobniej będzie i taki podatnik bezgotówkowy z punktu widzenia podatku VAT będzie uprawniony na przykład do dodatkowych korzyści typu 15-dniowy zwrot podatku VAT, a więc bardzo szybki. Obecnie przyspieszony zwrot odbywa się w terminie 25 dni, natomiast uzyskanie tego statusu podatnika bezgotówkowego będzie uprawniało nas do uzyskania czy zwrotu podatku VAT w terminie 15 dni, a więc dość krótkiego terminu, biorąc pod uwagę nasz system podatkowy i tempo pracy urzędów skarbowych w tym zakresie. Także zachęcam bardzo do kontaktu. Wiemy, na czym to wszystko polega. Jednocześnie zachęcam do odwiedzenia nas na Facebooku, do polubienia na Facebooku. Dość sporo piszemy, udzielamy tutaj informacji. Mamy również promocję. Przyjdź, doradzimy Ci, jeżeli przeniesiesz księgowość do nas. Także dziękujemy bardzo. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, to jesteśmy otwarci. Tak, teraz Paweł będzie czytał pytania. Tak, podobno były pytania na czacie, także czekamy. Dobrze. Dobry wieczór, Panie Wojtku. Bardzo interesująco słuchać o VAT-ie. Nasz premier mówi, nie ma ludzi bez VAT. Tak. Jest tam kilka niuansów, jeżeli chodzi o medycynę estetyczną. Nikomu chyba tutaj, ani słuchaczom, ani Wam nie wypada mówić, ale jednocześnie wiadomo, że wiele klientek, klientów nie chce się przyznawać do tego, że wydaje pieniądze na swoją urodę, więc chce płacić gotówką, więc rozumiem pokusy rządu, żeby jednak wszystko było bezgotówkowo. Więc dla mnie to... Tak, lekarze zostali wraz ze stacjami benzynowymi i warsztatami bieżnikowania wrzuceni do tej tak zwanej branży wrażliwej jako pierwsi objęci kasami fiskalnymi online. Także w doborowym towarzystwie jesteśmy. Zaraz po nich byli prawnicy. Właśnie. Dobrze. Teraz zaczynamy pytania. Pierwsze jest bardzo fajne. Dziękuję Pani Barbaro. Myślę, że optymistyczne dla Was. Doceniając Waszą wiedzę i umiejętności i elokwencję, padło pytanie, czy można wykupić u Was konsultacje online? Oczywiście, że można. Można wykupić online, można korespondencyjnie i można nawet umówić się osobiście, a nawet i my czasem jesteśmy w stanie dojechać. Nie ma żadnego problemu.
Dobrze. Dobrą kawę i dwa koty w biurze. Już wpisuję tutaj nazwę waszej firmy, która też jest bardzo mocno widoczna za wami. Tak. Nie przypadkiem. Strona się tak samo nazywa, więc będzie łatwo znaleźć. Ja tylko podpowiem, że B to jest pierwsza litera nazwiska Biel. Violety Biel. A i Wojciech G to jest... Gandurski. Tak. Dokładnie tak. Nie dokładnie tak. Łatwo zapamiętać. Dobrze, więc można wykupić. Pytanie o togę pominę, czy można... Mamy. Dobra. Co ze sprzętem zakupionym na działalność gospodarczą? Na przykład laptop, telefon w przypadku przejścia na ryczałt i chęci sprzedaży tego sprzętu. Wiadomo, że może być tego sprzętu również więcej i może to być inny sprzęt. To znaczy, jeżeli tak, jeżeli będziemy chcieli skorzystać z tych preferencji, jeżeli chodzi o podatki, no to wycofujemy majątek z działalności gospodarczej i przez 6 lat musimy je zachować przy sobie. Po 6 latach wtedy taka sprzedaż będzie neutralna. Natomiast jeżeli sprzedamy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, no to to jest jakby przychód z działalności gospodarczej, tak jakbyśmy wyświadczyli jakąś usługę medyczną. Także tutaj no jest taka możliwość, ale 6 lat nas czeka takiej karencji i trzymania tego sprzętu przy sobie. Bo jak rozumiem, pytanie dotyczy sytuacji, kiedy zakupiliśmy laptop czy jakikolwiek składnik majątkowy, zanim przeszliśmy na ryczałt, czyli mieliśmy jeszcze prawo do zaliczenia w koszty. Bo z drugiej strony patrzymy teraz, jeżeli wejdzie nowy ład i na przykład przejdziemy na ryczałt i następnie dokonujemy zakupów, na przykład kupimy laptopa, to ten laptop już nie będzie kosztem. Tak, no na ryczałcie kosztu nie ma. Sprzedaż będzie już neutralna podatkowo, więc to, o czym mówimy, te negatywne rozliczenie sprzedaży majątku firmowego dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy uprzednio mogliśmy rozliczyć to jako koszt. Czyli jeżeli wybierzemy formę opodatkowania ryczałtem, to wszystko, co kupiliśmy przed ryczałtem, to przez 6 lat będzie sprzedaż nieefektywna podatkowo. Natomiast to, co kupimy już w trakcie bycia ryczałtowcem, nie będzie kosztem, w związku z czym nie stanowi tego majątku związanego z działalnością gospodarczą, w związku z czym następna sprzedaż już będzie neutralna. Dobrze, dziękuję bardzo. Tutaj jest takie pytanie jakby złożone z dwóch pytań. Mówiąc o starych i nowych, chodzi o to, czy o korzystanie z karty podatkowej. Czy stary podatnicy będą mogli kontynuować kartę podatkową i co zasadami konkurencji, skoro starzy mogą, a nowi nie mogą korzystać z karty podatkowej? No niestety w prawie podatkowym nie ma czegoś takiego, także zdajemy sobie z tego sprawę, że zamykamy drogę do karty podatkowej, znaczy Nowy Ład zamyka karty dla nowych, natomiast tak zwani starzy nadal póki co będą mogli z tego skorzystać. Natomiast jakby ja podkreślam, jakby to nie jest żadna oficjalna informacja, ale od już jakiegoś czasu myśli ustawodawca o wycofaniu w ogóle pomysłu karty podatkowej. Jeszcze parę lat temu, jak pisało się o karcie, jak ja się uczyłam o karcie podatkowej, to podkreślało się, że ta karta podatkowa jest dedykowana tylko małym, zazwyczaj ma wspierać przedsiębiorców w małych miejscowościach, dlatego ona po prostu była w naszym systemie. Na dzień dzisiejszy ona, w związku z tym, że coraz szersze grono osób, przedsiębiorców chce korzystać z karty podatkowej, bo ona de facto w wielu przypadkach jest bardzo korzystna, to pomału zamykamy drogę do tego, żeby z tej karty korzystać. Zakładamy, że ta karta pewnie za kilka lat w ogóle zostanie wycofana. Także niestety zdaję sobie sprawę o zasadzie tutaj konkurencji, natomiast ta zasada nie działa w prawie podatkowym. Ja tylko jeszcze jedną rzecz. Proszę Państwa, miejcie na uwadze jedną podstawową sprawę. Jeżeli Państwo byście chcieli, wiedzmy, że jesteście teraz na karcie podatkowej, tak? I uznajecie, że w 2022 jednak przyjdziecie na przykład na liniówkę i będziecie chcieli znowu wrócić do karty podatkowej, to już tej możliwości także nie ma, tak? Nikt nie będzie mógł złożyć wniosku o opodatkowanie się kartą podatkową. Także jeżeli byście zrezygnowali, jak już Nowy Ład wejdzie w życie z tej formy opodatkowania, to tracicie na rok, no to już tracicie możliwość tak naprawdę na zawsze. Chyba, że przywrócą możliwość. No chyba, że przywrócą, oczywiście. Okej, okay. To tam też było takie pytanie o to, czy mogą się zmienić stawki podatkowe, czy stawki ubezpieczeń. Wszystko się może zmienić. Wszystko się może zmienić. Słuchajcie,
tymczasowo 10 lat temu na 2 lata zmieniliśmy stawki w podatku VAT i tymczasowo na 2 tygodnie, 1,5 roku temu wprowadziliśmy lockdown. Jeżeli to jeszcze nic nam nie mówi, wszystko się może zmienić. Tak, tutaj niestety. My działamy z perspektywy najbliższego roku, jeżeli chodzi o podatek dochodowy, więc nie damy gwarancji, że za rok będą kolejne rewolucyjne zmiany, bo w tym momencie ten Nowy Ład rzeczywiście jest rewolucją, głównie skierowaną w kierunku przedsiębiorców. Jasne. Niestety. Tak, tutaj są takie przykłady, był taki fragment rozmowy o wolnym zawodzie, o definicjach, kto może, kto nie może. I tutaj są takie przykłady. Anestezjolog na kontrakcie z pracą z kilkoma szpitalami, wolny zawód czy nie? Czy warto przejść na ryczałt? I kolejne, praca w wielu placówkach plus prywatny gabinet, już ktoś inny. Już oddaję głos Joannie, natomiast z tego, co ja czytałem projekt Nowego Ładu, to z definicji wolnych zawodów dla celów podatku ryczałtowego, zryczałtowanego podatku dochodowego, akurat zmienia się definicja. Ona się zmienia w taki sposób, że wszyscy inni pozostają, z wyjątkiem lekarzy. I zastanawiamy, ja szczerze mówiąc osobiście się zastanawiam dlaczego, no bo to nie jest zmiana po prostu dla samej sobie zmiany. Być może coś za tym dalej pójdzie, ale faktycznie lekarze i dentyści jako jedyna grupa zawodów wyleciała z definicji wolnego zawodu w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Prawdą jest, że obniżono ten ryczałt dla jednak mimo wszystko lekarzy do 14%, natomiast no, z jakiegoś powodu nie jesteście uznani obecnie za wolny zawód z punktu widzenia podatkowego. No. Słuchaj, Wojtek, może to i dobrze, tak? Bo może. Wolny zawód ma 17% stawkę ryczałtu mieć, natomiast lekarze... No tak, tylko że wolny zawód to jest pewnego rodzaju kategoria. No, tak, to nie jest takie tylko i wyłącznie ale podatkowe. To jest pierwszy przykład, kiedy prawo podatkowe po prostu tworzy własne definicje, ignorując wszystko, co jest dookoła. Także to jest kolejny przykład na to, że no, te nasze podatki lubią ignorować wszystko, co się dzieje gdzieś w innych ustawach. A tym bardziej, że ustawodawca nas przyzwyczaił do jednego. Wprowadzając ustawę, która zmienia w jakiś główny sposób jakąś daną materię, lubi tylnymi drzwiami wrzucić takie dodatkowe rzeczy, które kompletnie z tym nic nie mają wspólnego. I z punktu widzenia właśnie tej definicji wolnych zawodów, ja się obawiam, że za chwilę zobaczymy tak zwany follow-up i się dowiemy, dlaczego tak naprawdę ten wolny zawód już nie jest wolnym zawodem. Bo cała reszta, architekci, rzeczoznawcy, prawnicy, radcowie, wszyscy zostali. Tylko i wyłącznie lekarze i lekarze-dentyści wylecieli z tego. Z jakiegoś powodu. Tak, wracając na chwilkę do tego ryczałtu, tak jak jest teraz, tak? W tym momencie lekarz jest wskazany jako ten wolny zawód i od 2021 roku tutaj też była zmiana definicji tego niestety wolnego zawodu, ale taka korzystna, tak? Ponieważ wcześniej wolny zawód to była tylko i wyłącznie sytuacja, gdy my świadczyliśmy te nasze usługi na rzecz osób fizycznych. Natomiast od 2021 roku usunęliśmy z tej definicji to sformułowanie i w tym momencie to nie muszą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne, więc nawet jeżeli mamy lekarza na tak zwanym kontrakcie, tak, a wiadomo, że kontrakt jest zawierany z jakąś określoną placówką, to nie wyłącza możliwości bycia w wolnym zawodzie. Natomiast to, czy się opłaca, czy warto, tak, porównajmy sobie przede wszystkim kwestię kosztów i poczekajmy, aż Nowy Ład wejdzie w życie, albo przynajmniej będziemy znali. Będziemy mieć podpisane, czyli na koniec listopada. Ostatni dzień listopada to jest ostatni dzień, kiedy oni mają możliwość upublicznienia nowych przepisów, które wejdą z dniem 1 stycznia. Także ten ostatni miesiąc to jest ostatnia prosta do tego, żeby się dowiedzieć, co konkretnie wejdzie. No tak, bo teraz się waży stawka, tak? Bo nie wiemy do końca w 100%, jak to będzie wyglądało. Czy naprawdę będzie 14% ryczałtu, czy też nie. No zobaczymy. Okej, dobrze. Czyli czekamy do 30 listopada, a później ustawiamy się w kolejkę do doradców podatkowych. No, kolejkę to byśmy już prosili teraz, bo szczerze mówiąc jest 22:49, a my dalej w pracy i to niestety ostatnimi czasy tak wygląda. Jasne. Dobrze, tutaj był taki też fragment rozmowy dotyczących tych kosztów i tutaj, żeby pana Marcina Kopkę też jakby wyróżnić za to, że był aktywny w rozmowie. Było to pytanie właśnie z kategorii, co może być kosztem, a co nie może być i czy jest w ogóle jakiś wykaz kosztów akceptowalnych. Myślę, że ta intencja pytania była taka, nie. Czy takich żelaznych, że to jest koszt? Nie, koniec. Nie ma nic żelaznego niestety. Nie ma. Podatek dochodowy w odróżnieniu do podatku VAT. Podatek VAT jest bardzo sformalizowany. Podatek dochodowy z kolei jest podatkiem opierającym się na
przekonaniu przedsiębiorcy, uznaniu przedsiębiorcy, że coś służy, racjonalności danego wydatku, jego kierunkowości, jego powiązaniu z osiąganym potencjalnie dochodem bądź możliwością osiągnięcia dochodu. Podatek dochodowy jest bardzo miękkim podatkiem. I to, co słyszymy o próbie uszczelniania tego podatku CIT czy podatku PIT, a faktycznie kontrole i optyka urzędów skarbowych idzie w kierunku podatków dochodowych. My z przerażeniem patrzymy na to, bo podatki dochodowe to nie jest największa kategoria budżetowa, to nigdy nie był podatek, który był największym wpływem budżetowym. I obawiamy się niestety, ale interpretacji urzędów, które będą kwestionować koszty. I to głównie pójdzie w kwestionowanie kosztów i to na każdy możliwy, jeżeli nie będziesz w stanie wykazać, dlaczego ten koszt wiąże się z przychodem, będzie wyrzucany. Bo widzieliśmy już to w VAT-ie przez ostatnie kilka lat i niestety zaczynamy zauważać w podatkach dochodowych. To taki nadmierny formalizm i rygoryzm prezentowany przez władze skarbowe. To jest problem. A podatek dochodowy niestety, ale taki nie jest, on z samej natury jest podatkiem miękkim, bardzo takim indywidualnym dla każdego przedsiębiorcy. To bardzo szerokie spektrum interpretacyjne i to jest problem. Znaczy, kreatywny jest. Jest kreatywny. A to inna sprawa, że ale może to nie jest najlepsze słowo. Tutaj są takie pytania dotyczące tego, że niektórzy z Państwa widzów pracują na tak zwane punkty z NFZ-em i czy to da się jakoś przeliczyć na godziny. I to pewnie też chodziło o te definicje zawodów. Wolnych zawodów. To ja nie wiem, o jakie punkty. Ja ostatnio punkty to na drodze dostałem, jak jechałem samochodem. No dobrze, 24 punkty można na rower wymienić. Ale tak jest, tylko że się podpisuje kontrakt na punkty, czyli że mamy 50 punktów, a punkt jest wyceniony na jakąś kwotę, typu, nie wiem, załóżmy przykład 100 zł, czyli zarabiamy, nie wiem, 5 tysięcy złotych, tak? Ale to jest element kalkulacji wynagrodzenia, tak? To sposób kalkulacji wynagrodzenia. Tak. Tutaj nie ma tego przyłożenia na kartę, bo karta podatkowa mówi o godzinach. O godzinach. I tutaj jest duża problematyka, tak? Bo przy karcie podatkowej, która odchodzi do lamusa, co już Państwu podkreślaliśmy, ale no, ci, którzy się opodatkowują, to dalej teoretycznie będą mieli taką możliwość mieć. Tutaj chodzi o ilość przepracowanych godzin. I faktycznie jest problem, no bo większość, no nie wiem, ja nie jestem z branży medycznej, ja podejrzewam, że większość z Państwa się gdzieś na te godzinówki rozlicza. I jest faktycznie gdzieś takie niedopowiedzenie, co zrobić, jeżeli my nie mamy tego kontraktu godzinowego i jak w takim razie złożyć wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej. Z tego, co słyszałam, to gdzieś tam faktycznie jest takie przyzwolenie na przeliczanie tego w sposób, ile to będzie faktycznie przepracowanych godzin, ale to już musi w takim razie podatnik sam we własnym zakresie przeliczyć i złożyć oświadczenie. Okej, okay. To ja może podpowiem, bo znam mniej więcej naszą grupę osób, które przychodzą na nasze webinary, do naszej akademii. To są w większości lekarze, którzy jeszcze jedną nogą, trzy grupy, jedna noga w publicznej służbie zdrowia, bo na przykład jest im to potrzebne, bo są w trakcie specjalizacji, rezydentura i potrzebują wsparcia systemu, żeby się edukować i pracują w kilku placówkach, praktycznie nigdzie na etat, bo to jest nieopłacalne, ale też no, rynek tego nie znosi. W sensie takim nie znosi pod kątem efektywności gospodarczej. Drugą grupą są lekarze, którzy pracują tylko u siebie, czyli mają swoje gabinety i rozliczają się z pacjentem per wizyta, per konsultacja, per zabieg, czyli za sztukę. No i są trzeci, którzy mają swój gabinet i jednocześnie, żeby nie stracić uprawnień, też jeszcze w innych prywatnych placówkach, no zazwyczaj jest to rozliczenie procentowe od pacjenta, tak? Czyli zabieg kosztuje do uproszczenia 300 zł, lekarz otrzymuje połowę z tego, czyli 50% stawki 150, tak? I nie wiem, ma 10 pacjentów, to ma 1500 i tak dalej. Proste kalkulatory i tak większość placówek prywatnych funkcjonuje. Jeżeli wy gdzieś chodzicie do lekarza, a chyba, że macie abonament, no to płacicie jakby za swoją wizytę. Więc tutaj gro naszych słuchaczy to są ludzie, którzy prowadzą własne działalności, plus jeszcze mają jakieś umowy cywilnoprawne, jeżeli można mówić o umowie o współpracy, które fakturują za usługę medyczną, czy usługi medyczne, które są wykonane i prawie nigdy nie jest to przeliczane na stawki godzinowe, bo no, w publicznej służbie, czy takiej prywatnej służbie zdrowia, tej prywatnej publicznej, to nie funkcjonuje w tej chwili w Polsce. Jest to jakąś tam pozostałością w tej NFZ-owskiej części. To gdzieś czyli... naprawdę problematykę z perspektywy tej karty podatkowej, to od razu mówię.
Mógłbym prosić o powtórzenie trochę głośniej? Rodzi to wątpliwości z perspektywy karty podatkowej. Tak, to fakt. Natomiast no, tak jak mówimy, no, karta podatkowa, mamy ostatnie 2 miesiące na to, żeby tak naprawdę się na nią zdecydować, jeżeli byśmy chcieli. Okej, okay, ale lekarz, załóżmy, lekarz, który jest no, stricte bardziej biznesmenem niż lekarzem, bo prowadzi swoją działalność, to będzie pewnie skazany na ten rozliczenie na skali, tak? No bo liniowy się już nie opłaca. No tutaj właśnie skala jest najmniej efektywna. Drugą najmniej efektywną formą, ale jeżeli mamy dużo kosztów, może być opłacalna, to jest podatek liniowy. A tak naprawdę chyba najbardziej opłacalną jest ten ryczałt, na który zresztą autorzy projektu Nowego Ładu bardzo mocno promują. No, powody, dla których one są w miarę oczywiste, natomiast faktycznie ten ryczałt, on jest najbardziej promowaną formą. Proszę zauważyć, że składka zdrowotna w przypadku wybrania ryczałtu, również ona jest tylko i wyłącznie kwotowo określona. Tutaj są 3 progi, tu są 3 kwoty, i w zasadzie wygląda to tak jak kiedyś na liniówce, tylko nie mam kosztów. Okej, okay, bardzo dziękuję. Bardzo pomocna. Ja myślę, że powinniśmy zmierzać do końca, bo jest prawie 23. I jakieś przyzwoitości, powrotu do rodziny powinniśmy zachować. A całą noc, proszę mi wierzyć. Więc jeszcze raz, wydaje mi się, że temat bardzo ważny dla Państwa, osób, które wykonują zawód lekarza, lekarza dentysty i inne zawody, aby podjąć taką decyzję i znaleźć czas na kontakt z doradcami podatkowymi. My tutaj osoby, które współpracują z nami, rekomendujemy oczywiście, ale pytań jakby nie ma końca, więc temat jest na pewno ważki. To może umówmy się tak, że ostatnie pytanie Pani Jolanty, bardzo dziękujemy Pani Jolanto. I na tym pytaniu skończymy. My to kontakt wszystkim osobom, które się zapisały na webinar, przekażemy do Was. Numer telefonu, e-mail i nazwę strony, żebyście Państwo mogli się z nimi skontaktować, z naszymi ekspertami i ogarnąć temat podatków. Ja czytam ostatnie pytanie i na tym jakby koniec. Bardzo Państwu dziękuję. Czy dobrze zrozumiałem, pisze Pani Jolanta, że można jeszcze przez 2 miesiące przejść na kartę podatkową? Przecież trzeba w nowym roku podatkowym po 1 stycznia 20. Nie do końca rozumiem. Jest pytanie o to, czy... My rozumiemy, wiemy o co. Okay. My rozumiemy, dziewczęta. Od 1 stycznia 2022 już nie będzie takiej możliwości, czyli tutaj jest to pytanie starzy nowi. Starzy dalej jadą i mogą decydować się dalej na tą kartę podatkową, w sensie takim, że będą kontynuować, tutaj by chyba był taki skrót myślowy, kontynuują tą działalność, natomiast jeżeli ja się w tym momencie rozliczam na przykład liniowo, no to ja już takiej możliwości wyboru z dniem 1 stycznia nie będę miała, a nie mogę się zdecydować dzisiaj, jeżeli prowadzę działalność gospodarczą, czy podatki dochodowe są roczne? Najbliższym możliwym terminem, kiedy ja mógłbym złożyć wniosek o rozliczenie według karty, to jest początek przyszłego roku. Z tym, że z początkiem przyszłego roku ja już takiej możliwości nie mam, bo ona jest wyłączona. Jedyny przypadek, kiedy ja mógłbym jeszcze teraz przez 2 najbliższe miesiące złożyć, to jeżeli ja bym rozpoczynał działalność gospodarczą w tym momencie. Tak. To jest jedyna sytuacja, kiedy jeszcze można. Więc jeżeli ktoś szybko chce zamknąć działalność i na drugi dzień otworzyć, to zapraszamy i składamy wniosek o kartę. Super, uprzedziliście moje pytanie. Pani Jolanta napisała 4 razy A, więc to bardzo... A Pani Jolanta, to zapraszamy. Ja mam podobne takie wrażenie. Powiem Wam tutaj, moi drodzy, na zakończenie, już dziękując Państwu i się żegnając, że Wasz webinar jest po pierwsze rekordowo długi, po drugie rekordowo stała frekwencja uczestników się utrzymuje. To jest bardzo dużo zaskoczenie, bo te podatki, one raz, że faktycznie one rozbudzają wyobraźnię i są takim gorącym tematem, ale zazwyczaj ludzi one nudzą, bo mówią, dobra, to mam nadzieję, że ty wiesz, o co chodzi. Natomiast faktycznie ta zmiana, która nadchodzi,
I to nie jest żaden żart. To jest rewolucja w podatkach, to jest rewolucja w rozliczaniu podatków, to jest rewolucja w podejściu do podatku, bo to cały system się tak naprawdę wywraca do góry nogami. To nie jest tylko zmiana kilku przepisów. I to są też bardzo niebezpieczne, niedopracowane, posługujące się kolokwializmami, niechlujne zmiany. I to jest najgorsze, bo dowiadujemy się z ustawy, że jest coś takiego jak koszty prowadzenia działalności, gdzie nie trzeba być podatkowcem, że wiemy, że są koszty uzyskania przychodu, a nie koszty działalności. I pisanie w ustawie podatkowej o kosztach działalności gospodarczej i na tej podstawie obliczanie czyichś obowiązków jest po prostu jedną wielką pomyłką. I w naszej ocenie pozostawienie podatnikom jednego miesiąca do tego, żeby się dostosować, to jest to, co wszyscy mówią tak naprawdę, to jest kpina z podatników. No ale niestety jesteśmy w takiej rzeczywistości, musimy sobie z tym poradzić. Tak, czyli bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Chciałem to jakoś... aspekt na koniec. Ale z uśmiechem. Tak, optymistycznie jakoś to zakończyć, ale wydaje mi się, że trzeba do tego podejść poważnie i tutaj jakby jeszcze raz zmotywować nas wszystkich do tego, żebyśmy podatków się nauczyli od nowa i uznali, że właściwie musimy to, jakbyśmy byli w nowym państwie trochę, jak wyjeżdżamy do Emiratów i teraz musimy się nauczyć, jak funkcjonują podatki w Emiratach. Trzeba emigrować. Myślę, że trzeba po prostu pogadać z kimś, kto się na tym zna, albo przynajmniej ma odwagę uczyć się tego. Ja bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za uczestnictwo. Jestem pod ogromnym wrażeniem, Wioleta, twojego teamu, Wojtek, twojej wiedzy i ja na twojej tutaj chęci dzielenia się tą wiedzą. Więc bardzo dziękuję. Życzę wszystkim dobrej nocy, dobranoc. Dziękujemy. Jeżeli będą bardzo. Państwo... Spokojnej nocy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.